might be hooked on you. Moi drodzy, my czekamy właśnie na metro, na Central Line i powiem wam, że tak jest dzisiaj zimno, w sensie świeci słonko, ale jest bardzo taki niemiły wiatr, taki wiecie, strasznie zimny, przeszywający. My jedziemy, słuchajcie, na Westfield. Tak myślałam, że może nie uda nam się wpaść, ale jednak stwierdziliśmy, że damy radę i jedziemy na Westfield, tam gdzieś jest Krzysiek, będzie dzwonił do Leosia, bo chcę mu pokazać metro, więc wybieramy się na Westfield, zajrzymy do Primarka i mówiłam wam, że my mamy podręczne bagaże, a żadnych paczek nie chcemy wysyłać, także jedziemy na Westfield Stratford City i jedzie właśnie Central Line. So make sure we do this right. No dobrze, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na Westfield Stratford City i chcieliśmy zajść sobie na lunch do Eata, ale patrzę do takiego, wiecie, takiej kawiarni Eat, tam są pyszne kanapki, ale patrzę, że się trochę zmieniło i tutaj przy samym wejściu nie ma już tej kawiarni, także zobaczymy, co tam ciekawego. Na pewno teraz pójdziemy sobie coś zjeść, bo jesteśmy już troszkę głodni, potem jakaś kawa, tak wygląda sytuacja. With you tonight, tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning. Building chemistry. I don't think I ever wanna go. Come closer next to me. Jesteśmy przy Budzie. I zawsze, jak mieszkałam tutaj, to zastanawiałam się, czy wolę Budza, czy Superdraga. Wiecie? Chyba jednak wolę Budza. Moi drodzy, jesteśmy w Precie, patrzymy, są sałatki, jest mnóstwo, mnóstwo kanapek. No dobra, przyszły nasze kanapki. Ja mam chicken katsu z warzywami, z marchewką. Krzysiek ma chicken cezar, także zajadamy i uciekamy dalej. There's no need to rush, so let's just take our time. Drop in a... Jesteśmy w Primarku już i zobaczcie, oczywiście świąteczne sweterki już są. Mówiłam wam, że ograniczę nas bagaż, ale powiem wam, że dużo fajnych rzeczy jest. Fajne są opaski, ta mi się bardzo podoba, jesienna. Są też czapki z pomponikami. No i mamy dział home. Też sobie tutaj przejdziemy szybko. No powiem wam szczerze, że jest naprawdę dużo rzeczy. Bardzo dużo. No cześć, cześć kochani! O mamo, jesteśmy już w Polsce. Krzysiek tylko na chwilkę tutaj wyskoczył do sklepu. Jesteśmy aktualnie w Wyszkowie. Wracamy z Warszawy, z Modlina, kierujemy się do domu. I wymyśliliśmy taką niespodziankę, że prosto teraz już z lotniska jedziemy odebrać Leosia z przedszkola. On kompletnie nie ma pojęcia. Czy on chyba, mama mówiła, że dziś wracamy, ale specjalnie mu nie przypominała, więc może orientuje się, że dziś wracamy i na przykład jest przekonany, że wróci z przedszkola, będziemy w domu. Jedziemy zrobić mu niespodziankę, także lecimy po małego, odbierzemy go, bo już tak się za dziećmi stęskniliśmy, że po prostu nie macie pojęcia. A w ogóle, słuchajcie,
mieliśmy podręczne bagaże, kupiliśmy naprawdę duże rzeczy. Jeśli mi się uda, to Wam na pewno pokażę. Szybciutko przylecieliśmy, 2 godziny lotu, samolot nie był pełny, więc super. No ale wracając do brzegu, mieliśmy podręczne bagaże, trochę rzeczy dzieciakom kupiliśmy i nie tylko, bo też upominki moim rodzicom. I Leosia chrzestna, Kasia, nasza kuzynka, też zrobiła dzieciakom prezenty i wczoraj jeszcze nam przywiozła wieczorem. Wszystko spakowaliśmy pięknie, słuchajcie. Przechodzimy przez bramki, aha, Krzyśka walizka piszczy. No i tak sobie myślimy, co to może być? I co się okazało, słuchajcie, Kasia, chrzestna Leosia, kupiła mu zabawki różne, samochodzik, jakieś tam inne fajne rzeczy i pistolet taki na takie pianki. I pan od razu zapytał Krzyśka, czy macie zabawkę, pistolecik dla dziecka? Więc Krzysiek mówi, że tak. No i pan powiedział, że niestety, ale będzie musiał tą... Poczekaj chwilkę, bo mam rozpięte pasy. Ale pan powiedział, że niestety będzie musiał ten pistolecik wyjąć. No i niestety pistolecik został na lotnisku, bo takie są przepisy, tak? Tak, niestety była to replika i nieważne, czy jest to zabawka, czy nie. Tak. Więc na pokład nie można wjechać. Tak, pamiętajcie o tym, jeżeli robicie zakupy, macie bagaże podręczne, nie kupujcie żadnych zabawek, które nawet wyglądają jak pistolety, bo nie przejdzie. Także pistolecik został na lotnisku, a my lecimy, tak jak mówię, już na polskiej ziemi, po Leosia. Sytuacja wygląda właśnie tak, nawet Lili tutaj jakieś rzeczy sobie zbiera, zobaczcie ile tego wszystkiego tutaj mamy. Tu jest część prezentów Nelci, tutaj jeszcze zaraz Wam pokażę kilka rzeczy mojej mamie. Wiecie, teraz to się dużo dzieje, takie podkładki pod stół, kupiłam też jej woski i taki fajny zestaw, chyba Wam pokazywałam już we vlogu. Zobaczcie, to są skarpetki, świeczka i herbatka. Tutaj też mojemu tacie wzięłam. O, Leoś też coś pokazuje. Ja mam dużo prezentów. Tutaj mojemu tacie wzięłam takie delicje orange cranberry. I mój tato bardzo lubi miętowe, miętowe słodycze i pomarańczowe, więc coś takiego. A ja sobie jeszcze kupiłam kapsułki, tylko trochę mi się pogniotły, ze Starbucksa Holiday Blend. Także zobaczcie, no, nawet w Poundlandzie kupiłam dzieciakom też już takie mikołajowe, fajne kubki. A ja sobie w Primarku kupiłam takie kolczyki, ale to ubranka Nelci Wam pewnie jeszcze później pokażę, bo wiecie, teraz się ogarniamy ze wszystkim. Ale Oś ma taką stertę prezentów, że po prostu mu się nawet nie zmieściły na stole. Dwa prezenty się wysypały. No właśnie. Mówiłam Wam już kiedyś, że Leo jest ogromnym fanem Avengersów. Ma tutaj takie fajne karty, dostał. I jeszcze, słuchajcie, taki zestaw do robienia swojej maski superbohatera, także może je sobie kolorować później, wiecie, takie maski nosić. Czekajcie, o, tak Wam pokażę. No i tak jak myślałam, dzieciaki już pozabierały swoje rzeczy i teraz, wiecie, zniknęły w gąszczu innych zabawek, ale są przeszczęśliwe, bawią się, to najważniejsze. Chciałam sobie zrobić tą moją nowość, ale zrobię sobie jutro. I zobaczcie jeszcze, jeżeli chodzi o słodkości, to kupiłam Reese's, białą choineczkę i ciemną. I jedną zjem sobie ja. Dobrze, już zaraz Ci pokażę. Jedną zjem sobie ja do kawki, jedną dałam już mojej mamie. Także jeżeli chodzi o słodkości, to tylko takie kupiłam, no i tam dzieciakom jakieś jeszcze. No tu zobaczcie, Leoś ma ten swój kubeczek. One w Poundlandzie były dostępne, a pokaż Leosiu z drugiej strony. One mają tak fajnie, wiecie, słomkę na zewnątrz, także dzieci zadowolone z kubków. Zobaczcie, Leoś jeszcze dostał od nas takiego pająka. Pająk jest super, kręci się w kółko, świeci się i jeździ. Zobaczcie, on wygląda tak. Świecą mu się oczy. A! Pająk, tutaj jesteśmy. Leoś już wziął tutaj też do siebie czapeczkę. Też mówił, żeby Wam właśnie pokazać. Zobaczcie, jaka fajna czapka. To tatuś mu wybrał. Tak się Krzyśkowi spodobała. O, Leoś już ze mną robi haul. I też w Primarku Nelci kupiłam te majteczki ze Sky. Ale Osiowi, zobaczcie, takie z Mario. No super są. 6 par majteczek. I ta czapka też fajna. Nie wiem, czy Wam pokazywałam we vlogu, ale słuchajcie, jednak kupiłam tą opaskę. Krzysiek stwierdził, że jest naprawdę świetna, także taką opaskę kupiłam. Kupiłam też Nelci takie rękawiczki puchate, fajne, jasnoróżowe i białe. I w Primarku, jak zobaczyłam, słuchajcie, wiecie, że u nas jest szaleństwo na Miki, jedną taką bluzeczkę i drugą taką, one były 2 za 7 funtów, więc w ogóle cena, tam Leo się bawi samochodami, słuchajcie, w korytarzu, więc 2 takie bluzeczki za 7 funtów, no to stwierdziłam, że
w ogóle nie ma opcji. I jeszcze mam tutaj jeansy takie Nelci, kupiłam fajne na gumeczce, również z Primarka. Te majteczki chyba już Wam pokazywałam, były, wiecie, ze świnką Pepą, jakieś tam inne. I co jeszcze Wam chciałam pokazać, te kapcie, słuchajcie, te kapcie są z Azdy, na bank będzie dużo o nie pytań, bo one są po prostu przepiękne. Także kapciuszki z Azdy. I ja sobie kupiłam opaskę, moi drodzy, i takie oto kolczyki. I one są naprawdę świetne, naprawdę super wyglądają. Jeżeli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam koła. Prezenty dla rodziców już zaniosłam. Tutaj jeszcze w Primarku taki dwupak leginsów. No i mówię, mnóstwo zabawek już tam jest u Leosia. A jeszcze co zawsze w Primarku kupowałam, to słuchajcie, gumeczki. Za funta tyle gumeczek. Nelcia już zabrała ze sobą maskotki. Dostała też od cioci konika, pony, laleczkę, także o. Jeszcze gumki. O, to też w Aździe kupowaliśmy. Także słuchajcie, tyle, moi drodzy, tego wszystkiego i naprawdę zakupy bardzo udane i jestem w szoku, że wszystko nam się zmieściło do podręcznych walizek. No dobrze, tym miłym akcentem, czyli Reese's i kawa, żegnam się z Wami, kochani. Widzimy się w kolejnym vlogu. Koniecznie zostawcie łapkę do góry, bo powiem Wam, że udało mi się nagrać nawet sporo materiału. Pewnie widzicie dwa vlogi. Tak mi się wydaje, że połączymy sobie vlog już tutaj z Polski i końcówkę Londynu. Także dajcie mi łapeczkę do góry, zostawcie swój komentarz, bo naprawdę staraliśmy się z Krzyśkiem, żeby jak najwięcej Wam materiału z Londynu nagrać. Wiem też na Instastories, że bardzo Wam się podobały moje relacje, że wróciłyście co po niektóre z Was myślami do Londynu, bo długo tam mieszkałyście, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja zabieram się za chwilę relaksu, idziemy z dzieciakami się bawić, będziemy grać dzisiaj fajną taką planszówkę, ale to już pewnie powiem Wam przy okazji następnego vloga. Także buziaczki, dzięki, że jesteście z nami, trzymajcie się, hej, papa! O, a tu Leoś, zobaczcie. A tu Leoś bawi się żołnierzykami i figurkami. Mama. So just sit with me, talking to the night until the morning.